Witam Was w piątek 26 stycznia na swoim treningu. Zakładam swój prowizoryczny pas. Nie będzie widać mojego brzucha. I rozpoczynam pierwsza seria tradycyjnie. O, brzuch mi urósł. 48 kg. Będę robić 6 powtórzeń. Aby zachować więcej siły na następne serie. Nie wiem, do jakiego ciężaru dojdę. Druga seria, 58 kg. Jest to wiadomo seria rozgrzewkowa, przygotowująca. Gdy na kilka treningów do tyłu zrobiłem z 98 kg 4 powtórzenia, to kalkulator wyliczył mi, że mój maks jest 110 kg na jedno powtórzenie, a więc pomału zbliżam się do... Jak już mówiłem parokrotnie wcześniej, według Wodyna ciężar maks na powtórzenie musi być minimum 60% maksa. Teraz mam 68 kg, czyli mam troszkę więcej niż 60%. W następnych wypowiedziach Wodyn zwiększył ten procent do 70%. I 78 kg. A i z tym maksem 70% należy wykonać, to znaczy na treningu 10 powtórzeń, to znaczy Nie po kolei, tylko zbierać, nie 10, tylko minimum 15 powtórzeń. W kilku seriach oczywiście. A tak, wracając do wspomnień, gdy byłem w wojsku, mając 20 lat, to przygniótł mnie ciężar w przysiadzie 145 kg, a byłem sam na tej hali, bo to było w czasie wykonywania służby wartowniczej, w tym czasie wolnym. No i potem byłem zmuszony jednak z nim wstać.
88 kg. Na poprzednim treningu z tym obciążeniem zrobiłem 4 powtórzenia i zrezygnowałem z dalszego treningu. Dzisiaj siły wróciły. 98 kg. No i założyłem 108 kg. Koniec treningu przysiadów. I na zakończenie odrobina rozciągania tych ud.
koniec pokazu. No, od paru dni chodzę na 9-kilometrowe spacery. Moja sylwetka powinna się poprawiać.